Oczywiście jest nie do przecenienia w naszym sadownictwie, czy w całej branży sadowniczo-warzywniczej tego nam brakuje. Mamy potencjał produkcyjny, mamy potencjał nawet handlowy. Mamy możliwość sprzedaży tych owoców na całym świecie. Natomiast brakuje nam tej integracji. I to się odbija czkawką i na producencie, i na firmach handlowych, i na całej branży owocowo-warzywnej. Potrzebujemy takiej integracji jak tlenu, ponieważ musimy starać się wyprzedzająco reagować na zmiany rynkowe, na wszystkie trendy, które zachodzą na świecie. Musimy to ustalać wspólnie. Nie możemy ciągle działać na zasadzie potencjału produkcyjnego, który daje masę, a nie daje pieniędzy. Wspaniała inicjatywa. Wydaje się, że to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Oczekujemy tylko jakby większego zaangażowania większej części środowiska, żeby to było akceptowalne przez wszystkich udziałowców tego rynku, tej branży. No przede wszystkim mamy przykłady z Europy Zachodniej, z tych krajów najlepiej rozwiniętych, gdzie ogrodnictwo odgrywa istotną rolę i tam widzimy, że ta integracja była na poziomie 90 kilku procent i przynosiła wspaniałe rezultaty. Chcielibyśmy osiągnąć podobne wymiary i myślę, że ta integracja jest potrzebna na kilku poziomach. Na poziomie właśnie szacowania zbiorów, zapasów, na poziomie handlu, sprzedaży, uzyskiwania cen na poziomie pokrywającym przynajmniej koszty produkcji, dające jakieś rezultaty finansowe producentom. Myślę, że miejsce i czas jest bardzo dobre i zachęcam wszystkich pozostałych udziałowców rynku do pracy w takim właśnie systemie. Czy to będzie się nazywało Cortin, czy jeszcze inaczej, to nie jest istotne. Natomiast czas na współpracę już się kończy. Musimy jak najszybciej tą współpracę dopracować na poziomie porównywalnym z naszymi konkurentami w Europie Zachodniej czy na świecie. Nie ma już miejsca na indywidualne rozważania i dyskusje, jak sprzedawać, gdzie sprzedawać, kiedy, w jakiej cenie. Czas na współpracę.